Dzisiaj kolejna część poświęcona miasteni, a właściwie dwóm niezwykle ważnym pojęciom i objawom, które w czasie występowania i choroby miasteni może się zdarzyć. Jest to tak zwany przełom miasteniczny i przełom holinergiczny. Co to takiego? Zapraszam. Pierwszy z przełomów, który może występować u chorych leczonych z powodu miasteni, to jest tak zwany przełom miasteniczny. Przełom miasteniczny charakteryzuje się tym, że dochodzi do nagłego nasilenia się objawów miasteni, czyli wszystkich tych, które już wcześniej omawiałam, czyli objawów typu apokamnozy, czyli nagłego osłabienia mięśni, nagłych zaburzeń widzenia, opadanie powiek, czyli ptozy dwojenia się, czyli diplopii, dochodzi do suchości jamy ustnej, dochodzi do spadku potliwości, do, dochodzić może do zaparć, dochodzić może do trudności w połykaniu, do duszności. I to jest naj, najpoważniejszy objaw, czyli zaburzenia oddechowe i ten przełom wymaga hospitalizacji. Powodem tego przełomu, występowania tych nagłych objawów, jest zła wrażliwość na stosowane leki albo ich zmniejszona wrażliwość na stosowane leki. W związku z tym w czasie hospitalizacji pacjent poddawany jest bądź to sterydoterapii, bądź plazmaferezie, bądź podawane są immunoglobuliny. Kolejnym przełomem, jaki w czasie miastenii może występować, to jest jak gdyby odwrotność przełomu miastenicznego, czyli tak zwany przełom cholinergiczny. To efekt stosowania zbyt dużych dawek leków albo innej zmienionej wrażliwości na stosowane leki. Tutaj objawy są troszeczkę inne, mianowicie tutaj dochodzi do pobudzenia, do nadaktywności, dochodzi do ślinotoku, do zwiększonej potliwości, do zaburzeń rytmu, do uzawienia oczu, do spadku ciśnienia, przyspieszenia akcji serca. I w związku z tym również taki pacjent wymaga hospitalizacji. Jak, to, jak nie dopuścić do występowania tego typu przełomów? Te przełomy mogą wystąpić, jeżeli zmienia się wrażliwość na leki, albo jeżeli pacjent nie stosuje leków regularnie, nie stosuje ich nawet w stałych, określonych godzinach, których powinien stosować. Może wystąpić w przypadku zmienionej masy ciała, dość znacznie zmieniony, czyli pacjent bardzo schudnie albo bardzo przytyje. Wtedy poziom leku we krwi również się zmienia i może to powodować albo właśnie przełom cholinergiczny, albo przełom miasteniczny. Inne powody, jakie mogą występować i być powodem występowania tych przełomów, to jest silny stres. W związku z tym trzeba unikać stresu, i kolejnym to są infekcje. W związku z tym dbanie o odporność, unikanie infekcji jest niezwykle istotne, dlatego że to może skutkować zmienionym właśnie przebiegiem choroby. Każdorazowo pacjent musi być w stałej kontroli z lekarzem neurologiem, najlepiej z lekarzem specjalizującym się w schorzeniach nerwowo-mięśniowych musi regularnie stosować leki, ale o leczeniu będzie jeszcze mowa, mowa w kolejnych odcinkach. Natomiast sama miastynia jako taka nie jest chorobą zagrażającą życiu, przebiegi są różne, i najczęściej pacjenci dożywają nawet sędziwych lat, mogą funkcjonować normalnie, aby tylko leczenie przebiegało dobrze i było cały czas kontrolowane. To tyle w tym odcinku, kolejne już wkrótce dziękuję do usłyszenia.